Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z Wojny Krwi. Moi drodzy, ostatnio był dość długi odcinek. Oczywiście przeczytałem Wasze komentarze. Zachęcam Was również do komentowania moich poczynań tutaj i dodawania mi wszelakich rad, jeżeli oczywiście macie ochotę. Jesteście oczywiście tutaj bardzo spostrzegawczy a propos tego, że moje złe uczynki powodują spadek morali mojej armii. No ale trudno. Trudno, dlatego że taką podjąłem decyzję, że będę raczej postacią, że będę postacią negatywną. I teraz tak. Mówiliście mi, że zwiadowców mogę wysyłać do oporu, dopóki się jak gdyby nie skończy możliwość wysyłania tego, więc to porobię. Podobno też muszę to wszystko obchodzić, bo jak zmienię krainę, to mi no i ja zobaczę. O, i widzicie. Czy chcesz, żeby ujawnić większe obszary mapy? Tak, no i tak rozsyłam tych zwiadowców cały czas. Do oporu. Wszystkie obszary ujawnione. No i wydałem teraz kupę hajsu, ale mam dzięki temu całą okolice tutaj teraz ujawnioną i będę mógł sobie chodzić, zwiedzać, sprawdzać, więc myślę, że to w gruncie rzeczy wyjdzie mi na dobre. Tu jesteśmy z naszą królową Mewę i idźmy na obszar tejże krainy, gdzie tutaj goszczą potwory. Lyryjczycy wjechali na cmentarz. W wysokiej, kołysanej wiatrem trawie grały świerszcze. Pokruszone nagrobki porastał mech. Tylko ślady krwi na ścianie mauzoleum wskazywały, że coś zakłóca spokój zmarłych i poluje na żywych. Otrzyjcie łzy z oczu, ukojcie żałości. Mewę usłyszała żałobny śpiew, od którego stawały włosy na karku. Wnet odejdziecie do wiecznej światłości. Z pomiędzy grobów wyłoniła się pokryta liszajami bestia. Z wyglądu przypominała starą, zgarbioną kobietę, dopóki nie otworzyła najeżonej zębami paszczy. Do broni! I mamy walkę. Czym właściwie był potwór, którego Mewę spotkała na cmentarzu? Mieszkańcy Zadaru, położonego nieopodal miasteczka, zwali go żałobniczką. Ryba jest taka. Wierzyli, że była to elfia kobieta, która postradała zmysły po tym, jak zabito jej dzieci. Co jakiś czas wracała na ich groby, zapalić świeczkę, położyć kwiaty i złożyć ofiarę z ludzkiej krwi. Zabij babę cmentarną. Bitwa skrócona. Rozmieszczenie. Służb bazowy, egzemplarz tej jednostki. Zemsta. Zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 4 punkty obrażeń. Na początku co dwie tury zniszcz najsłabszą jednostkę lub jednostki. Okej. W te żniwa miast żyta czarnych będziemy kosić. Na początku co dwie tury zniszczy najsłabszą jednostkę lub jednostki. A, czyli mi zniszczy to. A Mewę nie mam tu, cholera. Czyli żeby nie dostać, żebym nie stracił tego. No dobra, ale chcę to sprawdzić. Chęci są, a joście, i no buty ci są. Okej, czyli to tak działa, dobra. Jeszcze raz.
A spróbujmy tak. Chęci są, a joście, i no buty cisną. Arbalest, na twój rozkaz. Dobra. Pancerz ich nie uratuje. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Okej, tak to działa. Czas na lekcję pokory. Lyria! No, i się udało. Co? Co to było? Wychrypiała królowa, patrząc na wijącego się w agonii potwora. Nie wiem, pani. Odparł Reinhard. Ale dla bezpieczeństwa kazałbym to truchło porąbać na kawałki i spalić. Inaczej, kto wie, może wrócić. Zrób, jak mówisz. Mewę odgarnęła włosy ze spoconego czoła. Byle szybko, żeby nie złapał nas tu zmierzch. Lyryjczycy wkrótce podjęli przerwaną podróż. Kiedy oddalali się od cmentarza, wydawało im się, że wciąż słyszą żałobny śpiew. A może był to tylko wiatr, gwiżdżący między nagrobkami? Ta karta została włączona do twojej armii. Znajdzie się w namiocie dowodzenia Muewę, młot bojowy. Okej, troszkę zbieramy różnych dobroci. Tu jeszcze są jakieś rzeczy do pozbierania zgodnie z mapą. Tu mamy. O, w domku coś jest. Jeszcze jest. Królowo, jeden ze zniszczonych grobów należał do elfiego czarodzieja. Niewykluczone, że w środku znajdziemy coś cennego, ale wpierw musimy przeznaczyć odpowiednie środki na odgruzowanie mauzoleum. Dobra, kolejną część rogu dowódcy mamy. Co możemy tu teraz zrobić? Doszła nam ta karta. Mewę długi miecz. Mewę półtorak. A to jest, przenieś kartę ze swojej talii na jej wierzch i ulepsz ją o 3, następnie aktywuj umiejętność lojalności u wszystkich sojuszników. Też ciekawe, ale na razie zostanę z tym półtorakiem. Dobrych ludzi dzisiaj powiesiłaś, pani. No i za co? Że nerwy ich... Bardzo dobrze, nie będą mnie tu fikać, nie będziesz mi mówił, kogo ja mogę wieszać, kogo nie mogę mieszać. Jam jest Mewę! Królowa nad królowymi. Tam daj radę przejść, tędy. Tak się zastanawiam, jak tu dojść, cholera. Tędy się nie da. Stare cmentarzysko. Tak się zastanawiam, kurczę, czasami... Z tymi przejściami powiem wam, no wiadomo, rzut jest izometryczny. Grafika stylizowana jest na tak, to ma swój klimat, nie powiem, że nie, ale nieraz się gubię na tej mapie. Jak przejść, czy można przejść, czy nie można przejść. Do Zadaru jedziecie? Nie do Zadaru jedziecie. Jak tu przejść? Tędy?
No kurde. Tu jest drzewo, więc tu się pewnie też nie da przejść. Dajcie znać, czy tu jest jakaś możliwość, żeby się tam dostać, bo przecież powinno się jakoś przejść. A ja tu tego, kurde, nie widzę jakoś i nawet nie wiem dlaczego. I troszkę mnie to denerwuje. No, tu mamy kolejne jakieś... No teoretycznie tu powinno się jakoś dać przejść. Ja nawet nie wiem, jak to zrobić. Co za czasy. Strach na przyzby. Jak tu można to zrobić? Tędy jakoś, kurde, tu nawet? Tu są drzewa, tu nie mogłem jakoś przejść. Chyba, że tędy jakoś. No dobra, przejdę sobie, przeteleportuję się szybką podróżą, bo to mnie interesuje, czy ja mam możliwość, żeby się tędy przejść. Już raczej nie. Bo tu są drzewa. A tu? No tu byliśmy niby, tak? Ja mówiłem, że królowa im bobu zada. No mówiłeś, że im bobu zadam. Tędy? To jest jakaś możliwość, żebym ja tam tędy się udał w ogóle? No tak, to jest to z tym weselem. Ale tu się to chyba kończy, a tam... Tędy przejść nie mogę. Nie wiem, doradźcie mi proszę, czy jest sposób, żeby się po te rzeczy jakoś wybrać, bo... Szczerze mówiąc... Nie wiem, czy tu jest jakoś... jakaś możliwość, żeby wejść. Dobra, se ogarnę teraz to tutaj. No, to coś mi się tutaj nie podobuje. Siema. Zawsze jest czas na modlitwę. Nawet w trakcie wojny. Pokłoń się Bogom, a nie pożałujesz. Spoko. Tu możemy się udać. I zobaczmy, cóż tu ciekawego będzie. Mewę stanęła na brzegu borsuczego ruczaju. Ta mała rzeczka cieszyła się złą sławą. Często wywracały się tam rybackie łodzie, nurt. Wyrywał praczką koszulę z rąk, a czasem wciągał bawiące się na brzegu dzieci. Miejscowi od dawna podejrzewali więc, że w rwących wodach musi mieszkać jakaś złośliwa, nieprzyjazna ludziom Mara. Wyeliminuj wszystkie utopce, nie pozwól, żeby jakikolwiek sojusznik zginął. Podpowiedź: wystarczy jeden punkt obrażeń, żeby zmienić siłę parzystą w nieparzystą. Kolejna walka skrócona. Na początku każdej tury, jeśli siła tej jednostki jest parzysta, przenieś ją do drugiego rzędu i zadaj wszystkim jednostkom w przeciwnym rzędzie 2 punkty obrażeń. Zmień siłę każdej jednostki w tym rzędzie na średnią siłę wszystkich jednostek, następnie zniszcz tę jednostkę. Dobra, spróbujmy.
Spróbujmy tak. Dobra, to było głupie. Czyli to tak działa. To muszę od razu zejść w takim razie z tym dziadostwem. Arbalest, na twój rozkaz. On będzie... Co, i teraz muszę dać koniec tury? Pancerz ich nie uratuje. Dobra. Teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem. Nie, źle zrobiłem. Chociaż tak. Ja to już nie mam się. A chcę to sprawdzić. Dobra, jeszcze raz. Arbalest, na twój rozkaz. Teraz... Pancerz ich nie uratuje. Przeżyłem i spróbuję... Dobra. Okej. Teraz to... Teraz to. Raz za wodę, raz na kozie. Dobra, i pykło. Dwadzieścia trzy. Synu, do Orlego Ruczaju zajechali poborcy. Znowu nas będą do skóry golić, żeby królowa miała złoto na zrykańskie jedwabie. Po moim trupie zbierz co tam w chałupie cennego, Jowiń. W natłuszczone baranie skóry. Rano pójdziemy na pole i zakopiemy wedle snopów. Poborcy będą musieli obejść się ze smakiem. Dobra. Aha, gdzieś na polu przy snopku. Mhm. Na polu przy snopku, tylko gdzie ja ci tu pole znajdę? Czy tu można w ogóle jakoś zejść? Bo tu jest kamień. I nie mogę zejść. Tu już też nie mogę. I tu iść. A tu iść mogę. No właśnie, to z tym przejściem. Tym przechodzeniem to też była kurde różnie. Stawiam, że gdzieś musiałem coś przeoczyć i teraz takie są efekty. Tak, bo tu byłem.
Tam jest ta skrzynka, która mnie strasznie boli, że jej nie wziąłem, tak? Tu jest posiadłość lorda. Tu jest ksynecka, do której nie mogę iść, nie wiedzieć dlaczego. Kurde, no, dlaczego? Takie brzydkie rzeczy tu się dzieją. No ale tu są jakieś rzeczy do ogarnięcia. Zwiadowcy są wypuszczeni. Tu wszystko już byłem, cholercie. Czyli tu muszę się udać, nie mam wyjścia. Tu byliśmy, a tu żadnego pola nie widać. I tam jest ten zamek. Myśmy ich błagali, pani. Na kolanach. A oni tylko się śmiali. Oko loko. I tutaj coś się dzieje, tak? Cześć, chłopaki. Okazało się, że Nilfgaardczycy chcieli podstępem przekonać obrońców zamku w Rastburgu do otwarcia wrót. Przebrani za Lyryjczyków szpiedzy negocjowali właśnie z dowódcą, a reszta najeźdźców, ukryta za murami, czekała tylko na sygnał, by zaatakować. Pora, żeby baronet Eldar podzielił los rzekomego ojca. Wycedziła królowa. Za mną! Okej. Zamek w Rastburgu miał ogromne strategiczne znaczenie. Ten, kto obsadzał jego mury, kontrolował ruch na głównym gościńcu, łączącym stolicę Królestwa z Rivią i transport wodny na rzece Jawinie. To, że Nilfgaardczycy podjęli próbę zdobycia twierdzy już w pierwszych dniach wojny, świadczyło o tym, że doskonale znali terytorium wroga i od dawna przygotowywali się do jego zajęcia. Znowu bitwa skrócona. No tego nie chcę. Dobra, zagrajmy tak. Odkryli nas! Segenatu Van! Er i Glair! Dobra, zaczynamy od... Czego by tu zacząć? Trzeba było słuchać mojej baby. Spróbujemy tak. Żeby leciały tury. Może to nie jest najlepsza decyzja, ale... Nilfgaard! Okej, jeśli ta jednostka ma pancerz. Wyciągają się z żołdem. Trzy...
Ten Rothschild! Ten strzela, tego by się przydało pozbyć. Jeszcze mam odnowienie jedno. Marnuje się w wojsku. Nie wiem, czy to mi się uda, zobaczymy. A, takie cuda. Ciekawe. Teraz tak, mam siłę po 5. To tu bym chętnie walnął to. Ja to już nie mam się. Tak. Dobra, tym zdjąłem pancerz. I teraz tak, tym walimy tu. Nie mają pancerza. Wskaż mi cel. Tego się pozbędę, zobaczymy. Helherzer! Dobra. Musimy sobie ufać. To zrobiłem tak, żeby skorzystać z tej karty. Kurde, tutaj tego nie wypalę. Trochę do dupy to wyszło, ale... Nie mogę nic teraz z tym zrobić. Ajajaj. Trzymaj fason, Tyberiuszu. No dobra, ale to w takim razie... Tobą walniemy tu. Jego mi zaraz stąd zabiorą, to i tak nie ma znaczenia takiego. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Esela Seyfi! W te żniwa miast żyta czarnik będzie kosić. Arbalest, na twój rozkaz. Helherzer! Takie ciekawostki. Sporo pancerza mają, to nie wiem, czy to cokolwiek da. Pancerz ich nie uratuje. A, znów na front. Liria!
Muszę nie zobaczyć, tak głośno, teraz. Oficer polityczny usłyszy. Rachejs! Intwe! Intwe! Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. No kurde. Erig Loir. No i nie załatwił, ale jaja. To jeszcze raz. No ale tak, tutaj... Tego nie chcę. To w sumie może mi się przydać. Dostaję po dupie... Odkryli nas! Segenatu wam! Dostaję po dupie przez... Er i Gloir! Dostaję mocno po dupie przez... tego, przez morale tak teraz widzę, ale dobra. To zagram teraz inaczej. Na twój rozkaz. Okej, już wiem, że spierdzieliłem. Dobra, jeszcze raz. Tu muszę zostawić sobie jedną. To mi się przyda, bo tego nie miałem wcześniej. Mam jednego. Dobra, spróbujmy. Odkryli nas! Segenatu wam! Spróbujmy tak. Alba! I teraz tak, wyjdę od razu z kusznikiem, żeby wystarczy jeden strzał. Tak. I pozbyć się tej karty, bo on mi robi uszkodzenia. Dobra. Er i Gloir! Okej, tu tym wzmacniamy i dajemy. To jest przy następnym użyciu rozkazu. Aha, okej, dobra, to tak to działa. Wyciągają się z żołdem. Dobra. Okej. Raz za wodę, raz na kozie. Teraz mamy za 6 walnięcie. Dajmy koniec tury. Ja to już nie mam siły. Dalekiego zasięgu pojawi się wroga jednostka, ale tutaj dalekiego zasięgu mi się już nie pojawi. Ta? Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Marnuje się w wojsku. Ah,
znów na front. Wskaż mi cel. Głośno! Oficer polityczny usłyszy! Dobra, okej. Okay. Teraz mławę mogę walnąć za 12. To jest niegłupie. Nie pocisz się w tej kurcie? Teraz mam teraz powinno się wszystko ładnie udać. No już i tak wygrywam. Teraz jeszcze zrobimy. Jej wysokość wie co robi. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. W sumie to źle zagrałem, zamek ale to jest bezpieczny, wasza wysokość. Powinienem to turę wcześniej zrobić. Nilfgaardczycy zostali wzięci w dwa ognie. Kiedy z murów twierdzy zaczęto wylewać na nich wrzący olej i smołę, próbowali się wycofać, ale żołnierze Mewe odcięli im drogę ucieczki halabardami. Walka zakończyła się triumfem królowej. Dowódca garnizonu klęknął przy ciele Nilfgaardczyka, który podawał się za baroneta Eldara i pokręcił z niedowierzaniem głową. On zwracał się do mnie po imieniu, znał nasze hasła. Gdyby nie wy, pani, strach myśleć. Niech to będzie dla nas wszystkich lekcja. Nikomu nie wolno ufać. Nikomu. Mimo odniesionego zwycięstwa, Lyryjczycy opuszczali Rastburg w podłych nastrojach. Zrozumieli, że Nilfgaardcy szpiedzy stanowią równie duże zagrożenie, co ciężka jazda i plujące ogniem machiny wojenne. Dobra, udało się to ogarnąć. Morale się już poprawiły, już nie mam na czerwono. A jakie znaczenie, to widzieliśmy tutaj, że jednak te moje jednostki startują ze słabszą, dużo słabszą wartością. Pani, za pozwoleniem. Wróg czyha. Trzeba wam wzmocnić wojsko. Weźcie część mego oddziału. Super. Co za czasy. Swojego nie idzie rozpoznać. Udało się tutaj to ogarnąć. No to teraz się zastanawiam, gdzie się przejść, czy tu... A, tu teoretycznie jedną rzecz zostawiłem, no to się przeteleportujmy, bo mi coś umknęło. Tego nie zauważyłem wcześniej. O. 82 zeta, więc jest ok. Mapa. My ogarnęliśmy zamek tu. To może... Dajcie mi znać, jak zrobić, żeby tu się dostać. A ja się udam na razie w ten rejon. Zobaczymy tutaj, co będzie.
Czy to jest niesamowite, że jakoś tak... Łe, kluca nie mam. Nie mam kluca. To dupa blada. W świątyni Melitele biły dzwony. Słychać je było już z gościńca. Mewę spojrzała na Reinarda. Dziś jest jakieś święto? Nie, pani. Królowa ściągnęła brwi, zacisnęła dłonie na lejcach. Czyli biją na alarm. Za mną! Szkło z rozbitych witraży skrzyło się w trawie. W powietrzu latały pióra z rozprutych pierzyn. Kapłanki zebrały się na dziedzińcu, opatrywały rannych pielgrzymów, podnosiły z ziemi potrzaskane posągi. Co tu się stało? Napadły nas kundle ze Spali, powiedziała przeorysza. Zrabowali Wota, monstrancje, święte księgi. Pani, zaklinam was, pomóżcie, odbierzcie co nasze. Zwiadowcy Mewę bez trudu znaleźli ślady bandytów. Prowadziły do gęstych, leszczynowych lasów na wschód od świątyni. Łatwo było się tam ukryć albo zastawić pułapkę. Królowa opuszczała klasztor w podłym nastroju. Choć główny oddział kundli ze Spali ruszył w stronę posiadłości lorda Claytona, część bandytów najwyraźniej wciąż grasowała po okolicy. Trzeba położyć temu kres. Królowa zacisnęła dłonie na cuglach. Jak najszybciej. Teraz wszystko jasne. To bandyci nadwyrężyli mury. No dobra, ale no przecież u Claytona już byliśmy, ciężkie więc... czasy. Dobra matka nas o tym ostrzegała. Idą ciężkie czasy. Idą ciężkie czasy, ale przecież u Claytona to my byli. To chyba tak nie w tej kolejności, co trzeba, ale dobra. Tutaj jakieś rzeczy mamy mieć, tak? Złotko, złotko, złotko. Tutaj też coś jest. Dobrze. Pani, zawróćcie. Pan... Sama zawróć. Coś zakłóca spokój zmarłych. Otwiera groby. Siema. Przyświątynny cmentarz był zwykle oazą spokoju, miejscem modlitwy, refleksji i zadumy. A teraz wśród rozkopanych grobów kłębiły się trupojady. W trawie walały się obgryzione ludzkie kości. Kapłanki były przekonane, że nagłe pojawienie się trupojadów musi być omenem zwiastującym nadchodzące nieszczęścia. Ale jakie? Jaki los czekał Lyrię i jej mieszkańców? Bitwa skrócona. Osłab każdego wroga do jednego punktu siły. Ojej. 4 punkty obrażeń. Bum, bum, bum. Rozmieszczenie. Stwórz lekkich piechurów. Osłab każdego wroga do jednego punktu siły. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. 3-4 będzie. Raz za wodę, raz na kozie. To jest tak, 3-5 będziemy zadawać. Czas na lekcję pokory. 6, dobra. Lyria! 1. I tym przeskakujemy.
Wystarczy jeden strzał. I tym przeskakujemy. Wskaż mi cel. Dobra. Udało się. I nie było to nawet jakoś tragiczne. Pozbierajmy sobie zasoby. Pani, potwór naruszył jeden z grobowców. Wśród kości połyskuje złoto, ale mogłoby napełnić kufry wojenne. Ale czy grozi się naruszać pokój zmarłych? No nie będziemy tutaj trzebić tych nagrobków. Poprawmy to i podbijemy sobie morale armii, bo widzieliśmy, że to ma duże znaczenie. Na razie na brak zasobów nie narzekam, a te morale mogą wpłynąć niekiedy bardzo, ale to bardzo negatywnie na losy bitwy. Dobra. Tu się możemy chyba jakoś udać. Gratulacje, możesz wykorzystać tę wódkę. Super, tylko na razie w Gwinta nie gram. Czekamy na zmiany znowu. Czy coś przyspieszą, czy też nie. Ale ogarnęliśmy to. No to co to? A tu jeszcze coś jest, tak? No jest. Dobrze. Ci zwiadowcy to nie było... Wróciłaś cała, pani. Modlitwy pomogły. Niechaj Wszechmatka roztoczy nad tobą opiekę. No i morale mi podnieśli. To mogłem w sumie mogłem tam zrobić brzydkie rzeczy i zabrać to złoto, ale no... Już nie będziemy narzekać. Dobrze. Co teraz mamy tutaj? Tu mamy kolejne jakieś rzeczy. Mówili, że czas uleczy rany, że zapomnę, że skończą się koszmary, że zniknie ból. Tymczasem mija 8 lat, odkąd zamieszkałem w pustelni, a poczucie winy pali mnie tak, jakby to było wczoraj. Na nic modlitwy, spowiedzi, kontemplacje. Nadal myślę, co by się stało, gdybym tamtego dnia był trzeźwy, gdybym zauważył, że na drodze bawi się dziecko, gdybym na czas ściągnął lejce. Kiedyś prosiłem boginię o odkupienie, teraz modlę się już tylko o koniec, oby nadszedł prędko. Okej, zdobyliśmy jakiś klucyk. Jakieś zasoby. O. A tu otworzyliśmy zasoby. Okej, obchodzimy tędy. O, i tu jest jakaś lokacja. Bandyci obozowali w pobliskim lesie, upojeni wytoczonym z klasztornych piwnic winem. Nawet nie pofatygowali się, aby postawić strażę. Lej następną kolejkę! Zdrowie, siostrzycze! Żołnierze aż wyrywali się, by ukarać świętokradców, ale rozkaz do ataku mogła wydać jedynie królowa. No pewnie, że zaatakujemy. Najwyższa pora założyć tym kundlom kagańce. Powiedziała królowa, spinając konia ostrogami. Za mną! Do ataku! Bandyci porzucili kufle. Nie zamierzali poddać się bez walki. Zobaczymy, czy będą trudni do pokonania. Gdyby bandyci schowali się w gęstszym lesie, gdyby wystawili straże do walki, zapewne nigdy by nie doszło. Z łatwością umknęliby wraz ze skarbem. Widać, byli jednak zbyt upojeni niedawnym zwycięstwem, zbyt pewni siebie, a może to bogowie żądni zemsty za poczynione świętokradztwo chwilowo uśpili ich czujność. Nie pozwól na ucieczkę trzech wozów ze złotem. Znowu jakaś skrócona. No kurczę. No to jest spoko. Tego mogę schować jednego. O, tego też. Dobra. Otoczyć ich! Od czego zaczniemy? Już zobaczcie, jaka jest różnica w sile tak naprawdę teraz.
Zaczniemy od od odcedzenia się. No idę, już idę. Po dwóch turach na początku... Czego się gapisz? Tury ucieknij, czyli 8. A to muszę mu przypierdzielić. Ciekawe to jest. I 8 pancerza aż ma. Zróbmy teraz to tak. Ja to już nie mam się. Tak. Panienka sama odda kolczyki, czy trzeba wyrwać? Dobra, i teraz mogę walnąć wóz z łupami. Arbalest, na twój rozkaz. Mhm. Uwolnię cię od twojego mieszka. Od mojego mieszka to ty się odczep. Chęci są, a joście, i no buty cisną. Chociaż w sumie teraz tak widzę, że nie powin... Za 5. Czyli mogę to sprzątnąć, tak? Pancerz ich nie uratuje. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Co my tu mamy? Kolejny wóz. Marnuje się w wojsku. Ręce do góry, ale już! Liria! Tak. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. My to zapłacisz. Albo w złocie, albo we krwi. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Zawrzyj gębę! Wystarczy jeden strzał. O, oh, fuck. Oszukałem się. Trafiłem trepa z 200 kroków. Co my tu mamy? 7, tych mamy po 6, aż 6 mamy bardzo dużo. Pamiętam, co ja mam, co ja w talii jeszcze mam za karty. To jest niedobre.
tym przeskoczę. Próbujmy tak. Już ja was nauczę szacunku. Dupa, tylko że nie mogę wystrzelić, to było bez sensu. I w szóstkę. No ale te wozy nie zwiały, więc nie powinno być źle. No, wygrana. Udało się. Bandyci pokonani. Zobaczymy, co tutaj nas za kwestia dialogowa czeka. Coś mi się długo doładowywuje to, jak nigdy, kurczę. Nie dobrze. To by mi się gra nie wywaliła, bo to dopiero będzie śmieszne. Królowa pokonała rabusiów i odebrała zrabowane dobra. Srebrne kielichy, relikwiarze wyłożone masą perłową, szaty zdobione złotymi nićmi. Kapłanki okażą wdzięczność, jeśli zwrócisz im te kosztowności, pani. Będą prosić bogów, żeby dali ci zwycięstwo. Powiedział Reinhard. Ale możesz też zachować te srebra na poczet wydatków wojennych. To na pewno przyniesie szybszy efekt niż modlitwy. Wiadomo, że zachowujemy skarb. Meritele zrozumie. Odrzekła po chwili namysłu Mewę, po czym poleciła spakować klasztorne srebra na wozy. Metalowe naczynia pobrzękiwały na każdym wyboju, przypominając królowej o tym, że aby ochronić swoje ziemie, okradła bogów. No dobra, trochę morale nam znowu spadły. Trudno, kurczę, ale mówi się trudno. Wściekłego psa można związać, ale i tak kąsa. No tak, debil. Kochane kundelki, już jak już uwolnicie kapłanki od brzemienia niepotrzebnych sreber, ruszajcie na południe ku posiadłościom Lorda Claytona. Wieść niesie, że jego wielmożność zebrał znaczne środki na posąg dla niezbyt urodziwej córy. Na posag, a nie na posąg, ale czytam. Ale czy małżeństwo z Gachem, którego trzeba było przekupić złotem, może być szczęśliwe? Nie sądzę, uratujemy tedy niebożę przed niepomyślnym mariażem. Wasz książę, oprych. Ekstraordynaryjne. No dobra, moi drodzy, ten odcinek trwa już wystarczająco długo. Znowu mi spadły morale, niestety. Ale wzbogaciłem się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie o komentarzach, subskrypcji kanału i łapka w górę. I napiszcie mi proszę, czy ja coś po prostu, czegoś nie widzę i nie mogę dotrzeć tam do tej mapy, do tej krainy, która, do tej krainy, którą wam pokazywałem. Nie wiem, coś mi się dzieje teraz z grą, coś mi wolno działa. Nie mam pojęcia dlaczego, więc na chwilę obecną może się już tutaj z wami pożegnam. My się widzimy, o widzicie, chodzi mi o te obszary. My się widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.